Witam wszystkich serdecznie w środowym odcinku. Dzisiaj, kochani, po pierwsze zaktualizujemy sobie terrarium Tokacza, a raczej paludarium Tokacza. Już nie mogę się doczekać, żeby wam pokazać, co tam się zmieniło. Osoby, które śledzą mój Instagram, wiedzą znacznie więcej niż wy tutaj na YouTubku, także jeśli ktoś chciałby wiedzieć również więcej, to zapraszam na Instagram Ptaszniki Zająca, bo tam nagrywam dużo story takich backstage'owych, gdzie właśnie można łączyć niektóre fakty w całość. I w ten oto sposób dzisiaj wam pokażę, co się zmieniło w tym paludarium, jakie mamy nowe życie, a może co urosło. To wszystko już za chwilę. A w drugiej części odcinka pokażę wam, jak sobie radzi i jak sobie żyje mój gekon orzęsiony, czyli Lucyna. I słuchajcie, z Lucyną jest taka historia, że ja z nią nie czuję takiego wspólnego flow. Od dłuższego czasu czuję, że mam ją tylko po to, żeby ją mieć. W związku z tym zdecydowałem się, że oddam ją kumplowi. Tam później wam powiem, do kogo ona idzie i jak będzie miała. Także mówię tylko, że dzisiaj jest ostatnia aktualizacja orzęska u mnie na kanale. W sensie nie wykluczam w przyszłości jakiegoś wielkiego, pięknego paludarium z orzęskami. Natomiast ta samiczka zostaje oddana do mojego kolegi. Także dzisiaj ostatni raz ją zobaczymy. Tymczasem ja kończę wstęp, a my zabieramy się do roboty. No to zacznijmy od Tokacza. Najpierw trzeba otworzyć drzwiczki, by naszym oczom ujawił się ten piękny ekosystem. Zobaczcie, ile tutaj jest kolorów. Od czego zacząć? To może od początku. Ta roślina tutaj, która wygląda dość słabo, to dzbanecznik, który pozostał po rozbiórce terrarium z roślinami owadożernymi. O tym kiedyś wam nagram. W każdym razie teraz część roślin owadożernych się zimuje w piwnicy. No a dzbanecznik stwierdziłem, że wyjmę i posadzę na parapecie. No i tak posadziłem na parapecie przy kaloryferze, że niechcący mi usechł cały, więc stwierdziłem, że wsadzę go tutaj. No i powiem wam, że odżywa powoli ten dzbanecznik. Może coś z niego będzie. Ja jeszcze po drodze usłyszałem od znajomej, żeby się nie martwić tymi dzbankami, co uschły, ponieważ zazwyczaj praktycznie u każdego dzbanecznika po podróży te dzbanki usychają. Jedyne, co powinienem zrobić, to je po prostu odciąć i czekać na nowe. Także ten dzbanecznik, czekamy na rozwój sytuacji. Następnie, co tu się dzieje? No dzieje się wiele. Zobaczcie na przykład, jak bardzo te neoregelie się tutaj rozrastają. To jest totalnie świeży pęd. Tak samo tutaj z tyłu tam również leci świeży pęd. Ta w ogóle kwitła, nawet widzimy pozostałość w środku po kwiatkach, natomiast one kwitną strasznie krótki okres czasu. Ja bym powiedział, że kwiatki to widać na oko jakieś 2 dni, 3 dni, naprawdę bardzo niedługo. Następnie, no spójrzcie, monstera to poleciało po całości. Ona tu jest tak zawinięta, natomiast jakbym chciał ją odwinąć, to wam pokażę, co się dzieje. Ja wam pokażę. Po pierwsze, tona korzeni powietrznych i to w każdej ilości i w każdym miejscu z tej monstery wyrasta. No to znaczy, że tutaj biotop dla niej jest wspaniały, natomiast spójrzcie. To jest moja monstera. Shit. Ja wam pokażę, jak ona była, jak dostałem to paludarium. To była tak gdzieś dotąd. Dotąd, no a teraz... Teraz to normalnie nie ma co z nią zrobić. No i jest kwestia dość problematyczna tej monstery, ponieważ jak ona się opiera o szybę, to wtedy jakiś ślimak z tej części wychodzi sobie w nocy i mi normalnie wpieprza tą monsterę. Zobaczcie sami, ile tutaj jest skaz na liściach powstałych przez to, że ślimak był głodny. Mega się wkurzyłem, bo w ogóle chodzi o to, że tutaj zaistniała pewna plaga tych ślimaków. Nie wiedziałem za bardzo, które ślimaki mi wpieprzają monsterę. No i napisałem do was na Instagramie, że jest problem. No i od kopa poleciliście mi tego gagatka. To jest ślimak Helenka, który rzeczywiście, słuchajcie, w sensie nie ten jeden, bo ich tutaj jest 9 sztuk i one ewidentnie wyżarły mi plagę tych małych ślimaków, które najprawdopodobniej doszły z jakimiś innymi roślinkami do tego zbiornika, więc super, sytuacja jest dopanowana. Dowiedziałem się również od was, żeby uważać na młode krewetki, ponieważ te ślimaki lubią młodym krewetkom zaszkodzić, bo krewetki są takie, że mogą nie zdążyć uciec, w sensie o duże się nie ma co martwić, natomiast podobno mam się martwić o małe. No i ja zdecydowałem, słuchajcie, że ślimaki tu będą siedziały, dopóki totalnie nie wyjedzą wszystkich małych ślimaczków. A jak wyjedzą wszystkie ślimaczki, to zostawię tutaj dosłownie jedną Helenkę, żeby ona miała tutaj możliwość sobie wcinać to, czego ja nie chcę. No bo tutaj 10 sztuk to ewidentnie jest za dużo tych ślimaków i rzeczywiście może się stać tak, że krewetki po prostu zostaną zjedzone. No a my tutaj widzimy na przykład przyszłą mamusię. Ona nawet już trzyma sobie gdzieś tam jaja. Takie półprzezroczyste krewetki, to dość łatwo to wszystko dojrzeć. I to, słuchajcie, ten rewir tutaj, to jest ich ulubiony rewir. Okazuje się, że to jest miejsce, gdzie one się mnożą jak szalone. No i rzeczywiście, jak jakiś czas temu zobaczyłem mikrokreweteczki w tym paludarium, no to później jest ich tylko więcej i więcej i więcej i więcej. No i w ten sposób na przykład mam takiego maluszka tutaj w rogu, ale uwierzcie mi, tych maluszków w mchu są naprawdę tony. No ale dobra, co się jeszcze zmieniło? Zmieniło się wiele.
Sami zobaczcie, ile tu jest pędów i to te pędy po prostu są już wręcz wryte w ściankę i w korzenie. To są pędy Monstery. Monstera naprawdę zadomowiła się tutaj niebagatelnie. Uważam, że Monsterze jest w tym paludarium zdecydowanie najlepiej. Następnie tutaj dość mocno front zdominowała roślina, która chyba po polsku nazywa się dziecięce łzy. Fajnie, naprawdę super. Docelowo chciałbym to wszystko jakoś przesunąć na tą stronę, bo jak się przyjrzymy tutaj głębiej, to możemy dostrzec, że jest tutaj po prostu brzydka, surowa szyba, więc docelowo chciałbym zrobić tak, że to będzie sobie rosło tam do tyłu. Póki co naprawdę fajnie wygląda, no i też zaczyna porastać ten korzeń, który tutaj wsadziłem, a myślę, że z 2 miesiące temu. Więc jest super. Następnie bluszcz. Bluszcz, słuchajcie, jest szalony i ja sobie go tutaj... O, zobaczcie, w ogóle ta część jest totalnie pod wodą, sobie żyje. Tak, bluszcz sobie może żyć pod wodą. I ja co jakiś czas go tutaj puszczam w jakieś inne miejsca, żeby się zakorzeniał. No i fajnie to wygląda. Dowiedziałem się, żeby uważać na tego bluszcza, bo on lubi być mocno inwazyjny. Natomiast jak widzę, że gdzieś wchodzi za daleko, to po prostu biorę ten pęd i na przykład tak jak ostatnio obwinąłem sobie tutaj o korzeń. No i jest super. Największa bromelia, czyli ta, zaczyna mieć siostrę, słuchajcie. Tutaj z tyłu, o, to już jest siostra, więc wiecie, z nimi jest tak, że rośnie długo jedna, później zaczyna wypuszczać drugi pęd, następnie ten pierwszy pęd zaczyna obumierać, no i już zostaje macierzysty drugi pęd i to tak będzie się w kółko powtarzać. Dodatkowo również jakiś czas temu zasadziłem tutaj na tą część trochę mchu jawajskiego i chyba Christmas czy coś takiego, nie znam się na tych mchach, szczerze mówiąc. I prawdopodobnie to właśnie z tym mchem weszła mi plaga ślimaków w paludarium. Natomiast cieszę się, że ona już jest opanowana i jak widzimy, ten mech zaczął się przyjmować i porasta nam całe to miejsce, gdzie jest magiczne źródełko. Więc zaczyna to wyglądać fajnie. O, a zobaczcie w ogóle, jak tutaj się przyjął ten mech. No fenomenalnie, już prawie korzenia nie widać normalnie, bo mech go porasta. Więc słuchajcie, ekosystem jest przepotężny. To na sam koniec prezentacji paludarium umieścimy sobie lampę tutaj i jeszcze Wam pokażę, co się dzieje w tej imitacji rzeki Amazonki. Więc wygląda spoko. Jak widzimy, mam tutaj parę rozbora galaksy, jest też parę neonków, które no co jak co wyglądają na szczęśliwe. Na tyle, na ile rybka może wyglądać na szczęśliwą. To na przykład jest kupa tokacza, która po około 2-3 dniach zostanie przejedzona przez krewetki, więc fantastycznie. No i jak widzicie, tak to właśnie wygląda. To może pokażę Wam mojego zwierzaczka, który tam się ukrywa. No tak się, słuchajcie, ukrył, że nie wiem, czy wyjdzie. No dobra, tokacz głodny nie jest. Wygoniłem go, słuchajcie, trochę to czasu zajęło. W ogóle śmieszna akcja, że wiecie, on całe życie zawsze, dzień w dzień siedzi tu na zewnątrz, a teraz jest druga akcja w historii, kiedy chcę o nim nagrać aktualizację i dzisiaj akurat jest schowany. W każdym razie wygoniłem panienkę i jest tutaj trochę wściekła. Nie da się ukryć. Zobaczcie, jakie ma ubarwienie. Aczkolwiek też ten gekon toke tutaj w tych ledach wygląda trochę inaczej. I nawet jak nie jest zezłuszczony, to i tak właśnie się mieni na taki fiolet. No pięknie się to prezentuje, przyznajcie. Całe paludarium dla niego. Może chodzić gdzie tylko chce. A w ogóle nagram Wam kiedyś, bo mój gekon toke ma pewną rutynę. I rutyną, słuchajcie, jest fakt, że kiedy gaśnie światło o 22, to tak 5 do 30 minut później gekon sobie zaczyna wędrówkę, idzie stąd, potem idzie przez szybę, czyli idzie jakby tak, potem schodzi na dół, podchodzi sobie tutaj aż. Czasem zdarzy się, słuchajcie, że nawet zamoczy ogon w wodzie, no i strzela kupsztala dokładnie w ten róg dla krewetek. No po prostu jakby się umówili. Także gekon wychowany, wie gdzie robić kupę, zawsze w jedno miejsce. To mi się bardzo podoba. Możemy jeszcze go luknąć z drugiej strony. Jak on tu wygląda? No jak gekon toke. Dobra ziomy, mam nadzieję, że zobaczyliście go. I jeszcze informacyjnie, w przyszłym tygodniu wyjdzie nowy plakat właśnie z tą panienką. I już nie mogę się doczekać, aż zawiśnie obok tego. A co tu jest? Tu przecież jest piękna seladonia. Jak już jesteśmy przy produktach ze sklepu, ja tylko dodam, kochani, że właśnie wleciała na sklep promka dotycząca czapeczek. Od dzisiaj czapeczki w promocyjnej cenie 39 zł, czapeczka Poe, moja ulubiona swoją drogą, oraz czapeczka Pompon. Jak wyglądam w czapeczce Pompon?
Ano wyglądam tak. Przez 2 tygodnie jest promka na czapeczki, także jeśli ktoś chce, wcześniej było za drogo, no to teraz jest prawie połowy taniej. Także kochani, jak coś, to wbijajcie na sklep, ponieważ czapeczki są przecenione. Jeśli chodzi o Lucynę, to ona cały czas sobie siedzi w terrarium tutaj między salonem a kuchnią. I gdzie ona jest? Ona sobie, słuchajcie, siedzi dokładnie tutaj. Natomiast zobaczmy, co się dzieje w terrarium. Co widzimy? No, miseczka została wyjedzona. Uwielbiam to, jak ona wyjada całkowicie, wylizuje ją doszczętnie, tą miseczkę. A miseczka zazwyczaj jest wypełniona repaszim, ale nie pamiętam, szczerze mówiąc, jaki to smak. No i oczywiście również karmię go owadami, takimi jak świerszcze. No i czasem też dubiami, jak na przykład świerszcze mi się skończą. Co my tu widzimy? No to tak, na przykład jest tutaj taka roślinka, która ma się bardzo biednie, ale rośnie. Wiecie co, mam tezę, że w tym terrarium jednak ten ledzik, który tu jest do góry, to jest zdecydowanie za mało dla roślin przy ziemi. No i w ten sposób niestety tak to wygląda. Dodatkowo ja tutaj miałem fajne imperium trzykrotek, ale niestety świerszcze mi to imperium totalnie wyjadły, bo jak wiemy, świerszcze kubańskie jedzą rośliny, a bananowe nie. No i ja tutaj wrzuciłem kiedyś parę kubańskich i zrobiły spustoszenie w trzykrotce. Także jak coś, to kubańskie mega lubią trzykrotki. Tu jeszcze jest roślinka, która od zawsze tutaj jest taka. Niby żyje, niby nie żyje. Tak sobie tutaj leży. Monstera z tyłu też nawet sobie radzi, ale widać, że ona by chciała po prostu więcej światła tutaj. Także no, terrarium jest trochę zapomniane i ja nie będę ukrywał, że jest inaczej. Natomiast Luckowi jest tutaj dobrze. Postarajmy się go zmusić, żeby wyszedł. No chodź. No. O, witaj. Ale jesteś już wielka, Lucyna. No zobaczcie tylko. Urocze stworzenie. No ale tak jak mówiłem, jakoś nie czuję z nim więzi. Znaczy z nią. A chodzi o to, że do gadziora, słuchajcie, ją oddaję i ona będzie miała fantastycznie, bo gadzior ma 2-metrowe wielkie terrarium, naprawdę jest ogromne. Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć nowy domek dla Lucyny, to pojadę do gadziora i nagram ten domek, bo uwierzcie mi, jest spektakularny. No i ona tam będzie miała dużo, dużo lepiej niż tu. W sensie, to nie tak, że ona tu ma źle, bo powierzchnia jest naprawdę duża jak na jednego gekona. No natomiast gadzior, myślę, śmiało mogę przyznać, że ma terrarium wielkości objętościowo, to myślę, że jest 8 razy to, więc naprawdę Lucyna będzie tam w niebo wzięta. Nie będzie się czuła taka biedna, zapomniana w kuchni. A Karaczana byś chciała? Czy nie? Oh shit, słuchajcie, chyba nie jest chętna na Karaczana, bo zobaczcie, co zrobiła. O, tu i teraz. W tym momencie. Obsrałaś mi stół, mała. Nie wiem, jak mam się do tego ustosunkować. No to dobra, jeśli strzeliła takie kupsko, to znaczy, że komfortowo się teraz nie czuje. Możemy sobie zobaczyć, jak ona wygląda tutaj na grzbiecie. No ładnie wygląda. Piękny gekon. Ale dobra, odkładamy panią. No, leć do siebie. No i tyle. Dajcie znać w komentarzu koniecznie, czy chcecie zobaczyć jej nowy domek, to pojadę do gadziora z kamerą i to nagram. A tymczasem ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że film wam się podobał i że jeśli wam się podobał, no to zostawicie łapkę w górę, nie? I że wpadniecie na Instagram i że klikniecie subka. Mam nadzieję, ja bym tak zrobił. Tymczasem ja się z wami żegnam, a my standardowo widzimy się już w sobotę. Trzymajcie się, na razie i hej!